na przykład gminy Radków. Gmina Radków na nas już czeka, dwór w Bieganowie również na nas czeka, tylko musimy tam dotrzeć. Trasę bardzo precyzyjnie opisał nam Michał na mapkach, na Facebooku. No zobaczymy, jak to będzie tam w tych lasach. Myślę, że chyba każdy z nas już ma takie doświadczenie, że chyba by gdzieś to inaczej ułożył. Wcale się nie dziwię, bardzo fajnie, ale zależało mi na tym, żeby jak najkrócej dojechać do Bieganowa. Zwłaszcza, że do Bieganowa mamy 23-24 km drogą, tak? Natomiast mi udało się skrócić ją do 19 km. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać w Bieganowie, w dworze w Bieganowie. Dwór powstał pod koniec XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Był to dwór w bardzo złym stanie. Myśmy go, tak mówię, od podstaw remontowali. Tu mówię, robiliśmy wszystko. Fundamenty, dach, strop. Może jedna ciekawostka, cały dach i strop to poszło ponad 80 kubików drewna, także pracy było bardzo dużo zrobione. W tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, była dawna dworska bawialnia. Na uwagę zasługuje bardzo fajny piec kaflowy, jest najcenniejszy piec, mamy piecy 6. Ten jest najcenniejszy, czy najpiękniejszy, to już musicie Państwo sami ocenić. Jest to piec z porcelany lisieńskiej, bardzo precyzyjnie wykonany. Podejrzewam, że przy współczesnej technice nie jest to do zrobienia.
świeże wrażenia. Pogoda przede wszystkim super sprzyjała. No, towarzystwo również, no i fajne przygody. Zwiedzaliśmy w Bieganowie właśnie ten pałac. No, naprawdę przyjemnie było po lasach jechać. No, najtrudniejszy to był lasem po tych piachach, ale kurczę, to było od Czarcy, czy jeszcze dalej trochę, od Knapówki, gdzieś tam okolice Knapówki, do Bieganowa, tak? Tam to był najtrudniejszy odcinek, właśnie dużo szliśmy pieszo, pchaliśmy te rowery, owszem. To jest wspaniała przygoda. Idea rajdu pojawiła się około miesiąca temu, po skończeniu poprzedniego. Mieliśmy taki temat, aby pojechać do gminy Radków i chcieliśmy obowiązkowo zwiedzić Bieganów. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowania, nie były one problemowe. W każdym bądź razie ja zrobiłem sobie parę dni temu rekonesans trasy, tak aby uczestnikom dokładnie przedstawić i omówić, co nas czeka na trasie. Byli poinformowani i dzisiaj mieli okazję sprawdzić jak najbardziej. Wydaje mi się, że było bardzo sympatycznie, fajnie. Oczywiście wspólna idea pani dyrektor PCKR-u, pracowników PCKR-u i oczywiście również i moja, z racji tego, że akurat fajnie mi się współpracuje z PCKR-em, no i ta idea tej turystyki jest nam bardzo, bardzo bliska, a gdy oczywiście jest parę osób, które podobnie myśli, to takie właśnie rzeczy bardzo fajnie wychodzą.